Siema, tutaj Tori i tak, jest to druga część odcineczku z mapki od widza. Dalej jest to mapka od Oskara. W pierwszej części robiliśmy déjà vu, którego nie przeszłem. Dalej mini fabułę, świnkę challenge i jeszcze na początku był króciutki parkour, nie? Tak to wyglądało. Więc teraz mamy kolejne 4 takie minigierki. Pierwsza to dropper, druga to będzie autostrada, a nie, to będzie ostatnia. Autostrada, przejść ten poziom ostatni napisał. I on mi tu coś pisał, że to będzie mega ciężkie, ale dobra, zobaczymy. Dalej będzie strzał do celu, to może być fajne. I znajdź przycisk, ok, więc tak to wygląda. Już tutaj mam przycisk, którego będę musiał włożyć. Tylko teraz pytanie, od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego i dobra, ja go przycisnę tutaj. Tak samo jak wy przyciśnijcie ale się poplątałem. Przyciśnijcie przycisk subskrybuj na tym moim właśnie drugim kanale Tori2, bo pewnie większość tego nie robi, będzie mi bardzo miło. Możecie też zostawić łapeczkę w górę, wbijamy tutaj ich ponad 200, będę wtedy bardzo zadowolony. No i dobra, klikam już i przechodzimy do tej giereczki. Czekajcie, o co w tym chodziło? Ok, bo to jest to takie spadanie. Tak, muszę spaść do tamtego... Nie, muszę zejść, dobra. Ej, to będzie fajne. Tu chodzi o to, żeby zejść do wody tam na dół. To mordko, mam nadzieję, że dobrze to robię, nie? Bo jak nie, to sorki, ale wydaje mi się, że to będzie łatwe. Tylko trzeba będzie wycelować dobrze do tej wody. To bezproblemowo, mordko. I teraz to chyba trzeba kliknąć z tego, co wiem. O, kolejne jest, to nie takie Oj, tu już jest cięższe, bez kitu. Oj, ale to jest fajne. Oj, sorki za powiadomienia w tle, ale nagrywam OBSM i jak ktoś da mi suba, to przychodzą właśnie takie powiadomienia. Też myślę, że bez problemu to nam się uda. Cyk. Co jest? No nie wiem, zaliczamy to? Zaliczamy chyba, bo jestem na dole i się nie zabiłem, ale nie, no widzieliście, że ja prawie wpadłem w tą wodę. Dobra, zaliczmy to, niech będzie. Dobra, pokażę mi przejściu, weź guzik, bierzemy guzik i lecimy na kolejną giereczkę. Czyli tak, co ja przechodziłem teraz, bo już zapomniałem. Tu przechodziłem, dropera, czyli teraz znajdź przycisk, dobra. Będziemy szukać przycisku, lecimy. Czyli ja mam tutaj znaleźć przycisk, tak? Dobra. Czekajcie, wejdę w to. Nie, tutaj nic mi nie napisze, dobra. No więc szukamy przycisku, gdzie go mógł schować. Kurde, ja tu mogę rozwalać? Nie mogę. Więc spoczko, no pewnie będzie tu, tutaj, dobra. Pierwsza taka dosyć łatwa. Jesteśmy na drugiej. Kurde, on to super zrobił, serio. Mega fajnie to Oskar zrobił, mi się podoba. Dobra, przejdźmy sobie najpierw tutaj, może tutaj coś będzie. Gdzie tu jest przycisk? No tu niestety nie ma. Ciekawe, ile mi to zajmie. Taki w sumie chowany, tylko bawię się z przyciskiem. Dobra, to może być gdzieś tutaj, bo przycisk właśnie jest takiego samego jak ten kamień. I po prostu może zrobić coś takiego, żeby mi się myliło. Dobra, tutaj nie ma, więc chyba gdzieś będzie na dole. Tutaj też nie ma, serio? Tam jak schował, patrzcie, że ja to znalazłem. Tylko muszę go kliknąć. Co jest? Czekajcie, tak. Dobra, kliknę go. Klikłem, wow. I okej, ostatnia mapka z tego szukania. Znowu jakiś subik przyszedł, więc jak coś to weźcie przykład i też zostawcie teraz subika. Okej, poczekajcie, to się da rozwalić, nawet się nie da, to żebym się nie oparzył, powolutku. A najlepsze jest to, że tam może być przycisk? Chyba nie może być, ała. Dobra, przejdźmy sobie do brodawek. Czy tu gdzieś w tych brodawkach może być przycisk? Szybko to znalazłem. No i bez kitu, to nie jest serio ustawione. Bo to tak wygląda, że tak szybko znajduję, że to jest ustawione, ale nie, to nie jest ustawione. Szłem sobie, no i tutaj zobaczyłem dziurę, no to mówię, na pewno tu będzie. Więc dobra, git, mamy trzeci przycisk. No i udało mi się przejść. Na razie łatwo i bardzo przyjemnie. Ale zobaczymy, jak będzie dalej, dobra. Bierzemy sobie tak i tą po lewej miałem zostawić na koniec, tą autostradę czy jakoś tak, autostrada się nazywa. Czyli teraz strzał do celu, to coś mi się wydaje, że może być fajne. Zobaczmy, o co tu chodzi. O, to jest łuk? Tak, to jest łuk. Dobra, to ja już biorę od razu wszystkie strzały, gdyż... No... myślę, że trafię za pierwszym, chociaż dawno nie strzelałem z łuku, serio. Nie pamiętam, czy to się jakoś wyżej nie celowało. Nie, no chyba tak troszkę damy wyżej. Trafiłem? Tak, okej, teraz jest już dalej, czyli tutaj trzeba dać jeszcze wyżej. Ajajaj, patrzcie, Tori nie trafił, jaki słabiak. Cyk. Dobra, trafiłem. Na farcie, bo na farcie, ale trafiłem. Teraz tak. Oj, wyżej jeszcze. Kurde, aż tak wysoko trzeba. Bez kitu, to aż tak chyba muszę. Niżej teraz, ja pierdzielę. Nice, dobra, mamy to. Teraz ciut wyżej, dajmy jakoś tak. Nie wiem, ile mi to ruchów zajęło, ale chyba na razie 4 pudła. Choć mogę się mylić, już 6 pudeł. Oj, 7. Liczmy, że 7, masakra. Nie umiem złapać dobrej wysokości, ale tu już niedużo brakuje. No come on. No tak musi być idealnie teraz, dawaj. Serio? Ej, bo ja tego nigdy nie trafię. Oj, już blisko. Przesuńmy lekko. No come on. Tak. Jezu, niżej trochę. Jest! Wow. Udało mi się. Okej, odkładam łuk i bierzemy ostatni przycisk. Kurde. Boję się, co to będzie ta autostrada, bo on mówił, że chyba tego nie przejdę. No ale dobra, pokażemy mu, że ja to przejdę. Autostrada, o co w tym chodzi? Czemu ja nie wiem, o co w tym chodzi? Czekajcie, biorę to, chyba tak. Co? Nawet tu mogę... Enchantowane jabłuszka, dobra. Bierzemy sobie koksy. Pyk, pyk, pyk. Wszystkie biorę standardowo, żeby później nie brać po kolei. I chyba z tego, co wiem... Oj, znowu jakiś subik, kurde, dużo ich zostawiacie. Dobra, z tego, co wiem, to musimy tutaj właśnie to postawić. Albo i źle wiem? O co chodzi, Oskar? O nie... Czekajcie, o co w tym chodzi? Oskar! Ej, nie, on mówił, że to będzie ciężkie, ale kurde... Czy on mi coś pisał wcześniej wyżej, o co w tym chodzi? Czekajcie, ja sobie tutaj przejdę na razie. A wiem, no tutaj trzeba zmieniać, nie? W sensie trzeba zmieniać sobie, żeby nie wjechać do złej tej. I cały czas prosto jechać, ale dobra, no. Tylko właśnie... Problem z tym, że nie wiem, jak postawić wagonik. I to może być problem, czekajcie. No przecież to się tak klika normalnie na tory i powinien stawiać, bez kitu. Czy ja jestem jakimś... nieogarem, że tego nie wiem? No przecież to tak się to robiło, no halo. Dobra, już ogarnąłem, o co chodzi. Ogólnie nie wiem czemu, ale na survivalu po prostu nie mogłem stawiać wagoników, musiałem dać kreatywa. No i już teraz bez problemu mogę stawiać, więc dobra, ja sobie tutaj jedną łapkę dam wolną, żeby nie było, żebym sobie mógł tak ją trzymać i wsiadamy do tego. I to jest taka zręcznościówka, po prostu muszę klikać te przyciski, żeby nie pojechać w złą stronę, dobra. O, to no nie, już jest zła strona. Bez kitu. O nie, dobra. Ej, to jest kozak. Klikłem. Aj, tu... Ej, fajne to jest, bez kitu. Co ten Oskar wymyśla za kozak mapki, to ja nie mam pytań. Wow. Dobra, już wiem, gdzie popełniłem błąd i o co chodzi. I znowu jakiś sub przyszedł. Ale gdzie ja jadę? Halo, halo. Weź... Dobra, jestem już tu, więc możemy lecieć. Tu jest przyspieszenie. Cyk. Dobra. Cyk. Cyk. Cyk, no na ziemi, zawsze zapominam, że to jest na ziemi. Ej nie. Kurde, dobra. Znowu będę pół dnia jechał. Ale już teraz się na to na pewno nie dam nabrać. Kurde, skupienie, już teraz pełne skupienie. Lecimy, wyjeżdżam z tego tunelu znowu. Masakra, fajna jest ta mapka. Dobra, let's go. Cyk. Boże. Come on, coś czuję, że to będzie... No to będzie ta jazda. O! Dobra, 2 razy z rzędu zlamiłem na pierwszym. Ej! Dobra, wiecie co? Zróbmy tak, że dam sobie 5 prób, żeby nie było, że cały czas nawalam, dopóki mi się nie uda. 5 prób od teraz, lecimy. I jak mi się z tych 5 nie uda, to jestem słaby. Nice. No przecież klikłem, no! To jest takie ciężkie to na dole. Ej, ale mi się wydawało, że już to klikłem, bez kitu. Dobra, to jeszcze 4 razy. Come on. Teraz zaś pół dnia wyjeżdżać z tego tunelu, jeny. Dobra, skup się, Tori. Come on. Lecisz, okej. Pierwsze, żeby tutaj nie zepsuć. Jest, zmiana. Nie klikłem tego, za wcześnie. Jeszcze trzy akcje. Dobra, let's go. Pyk. Bez kitu. 2 ostatnie akcje, ziomeczki. 2 ostatnie akcje. Lecimy. No. Ja się muszę skupić, nie. Bo matko, dobra. Bez kitu ostatnia. Teraz już naprawdę trzeba się skupić. Nice. No nie, to jest nie do zrobienia, no. Serio, to jest nie do zrobienia. Okej, to... Tego nie przeszłem, ale jestem po prostu ciekaw. Postawię sobie teraz wagonik właśnie za tym, co nie umiem kliknąć tego na dole, bo chcę zobaczyć, jaka jest mapka dalej, nie? Ale nie przeszłem tego, przyznaję się. Tori jest słaby, dobra, to niech sobie tam pojedzie, już skręci szybko. I stawiamy sobie tutaj. Dobra, bo jestem ciekaw po prostu. Czy tu już jest końcówka, czy jak to wygląda? Lecimy, trzeba kliknąć tego, żeby nie skręcić w lewo. Dobra, tu na razie jest łatwo. A nie, i tu już byłby koniec. Dobra, spoko, czaję. Ale jest tu kilka leveli? O nie, dzięki za przejście mojej mapki. No ja też bardzo ci dziękuję, Oskar, serio, super się bawiłem. Bardzo ci dziękuję, Oskar, naprawdę doceniam, bo wiem, że poświęciłeś na to sporo czasu. Jak coś, link macie do Oskara w pierwszej linijce opisu. A ja się będę z wami żegnał, zostawcie łapeczkę w górę oraz subika. Trzymajcie się, do kolejnych filmów. Cześć!